Drodzy bracia, dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment pierwszego listu świętego Jana i w tym liście święty Jan dużo miejsca poświęca takiemu tematowi zależności między światem a Kościołem. Mówi, że prawda, są tacy, którzy są ze świata i oni słuchają świata i nie chcą słuchać głosu Bożego, bo są ze świata. Natomiast ci, którzy są z Boga, którzy posiadają Ducha Bożego, ci słuchają Boga. My, jak spojrzymy na świat, no to widzimy tą zależność, ona jest uniwersalna, ona jest zawsze obecna. Ten, kto ma Ducha Bożego, ten chce słuchać Boga i słucha Boga, natomiast rodzi się w nim sprzeciw wobec świata. Ten, kto pochodzi ze świata, nawet jak nominalnie jest katolikiem, chrześcijaninem, nie chce słuchać o Bogu, bo jest ze świata, bo jest innego ducha. I co więcej, święty Jan mówi, że w świecie, w którym już działa Ewangelia, już działa posiew Ewangelii, no działa i Duch Święty, Duch Pański, Duch Boga, ale działa też duch tego świata, który sprzeciwia się Panu Bogu. Dzisiaj bardzo często ducha świata utożsamia się z Duchem Świętym, prawda? Mówi się nam, że mamy się wsłuchiwać w ducha tego świata, aby wiedzieć, jakim torem, jakimi drogami ma podążać Kościół, albo jak ma się dostosować do świata. No, cała droga synodalna, prawda? W czym uczestniczymy, do czego jesteśmy zapraszani, albo można byłoby powiedzieć przymuszani, no to tam jest taka, wybrzmiewa taka niebezpieczna zachęta do tego, żeby słuchać głosu świata. A święty Jan, kiedy mówi o duchu świata, no to mówi, że to jest duch antychrysta. Bardzo poważne słowa mówi, to jest duch antychrysta. Jak my spojrzymy na to, co rodzi się ze świata, z ducha tego świata, no to co to jest? To jest nierząd, to są te wszystkie ruchy LGBT, to jest ta rozwiązłość, prawda? To wszystko jest podane pod płaszczykiem dobra, pod płaszczykiem wolności, tolerancji i tak dalej. To jest duch antychrysta. To jest, jak mówił w świętej pamięci papież Benedykt XVI, to są przejawy duchowej mocy antychrysta. I ta walka trwa. Jak my więc powinniśmy się ustosunkować do świata? Czy mamy, tak jak właśnie chcieliby tego liberałowie, wyjść z otwartymi ramionami i prowadzić dialog ze światem, prawda, i dostosować Kościół do świata? No wtedy Kościół się rozpłynie, wtedy Kościół zniknie. On nie będzie miał nic do zaoferowania. Będzie sprzyjał ludziom, będzie prowadził takie bezstresowe wychowanie. Chcesz grzeszyć? Grzesz. Pan Bóg cię kocha. Duch antychrysta. Duch antychrysta. Czy też mamy znienawidzić świat, prawda, odwrócić się od świata, okopać się, najlepiej nie mieć z nim nic wspólnego? No to też jest taka postawa, która może rodzić wiele wątpliwości, no bo co wtedy z posłaniem Ewangelii, z posłaniem misyjnym? Kościół jest posłany po to, żeby przemieniać ten świat. Samo słowo świat, ono jest takie, no, trudne do zrozumienia w takim znaczeniu kościelnym, teologicznym, bo jest wieloznaczne, bo z jednej strony my mówimy, że przecież to Pan Bóg stworzył świat. No Pan Bóg stworzył świat. Ten świat jest piękny. Mamy go afirmować, prawda? Zwraca się dzisiaj uwagę na te wszystkie nurty ekologiczne, na świętego Franciszka, który przecież wysławiał, prawda, siostrę Słońce, prawda, i całe stworzenie, i głosił kazania całemu stworzeniu. I jest dzisiaj coś takiego, że próbuje się to wykorzystać w taki sposób propagandowy, że Ewangelia, ona bardzo mocno afirmuje przyrodę. No o przyrodzie Ewangelia dużo nie mówi. I to też jest niebezpieczeństwo, kiedy próbuje się nam wciskać jakiś ekologizm, prawda? Że być chrześcijaninem, to znaczy być wrażliwym na przyrodę. To znaczy dbać o tak zwane prawa zwierząt. Czegoś takiego w ogóle nie ma jak prawa zwierząt. Żeby być podmiotem prawa, trzeba mieć rozum. Trzeba wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. No, zwierzęta tego nie wiedzą. Żeby mieć prawa, trzeba mieć też obowiązki. Są co najwyżej prawa ludzi wobec zwierząt. Próbuje się nam mówić, prawda, że to człowiek ma służyć przyrodzie. Samo sformułowanie Matka Ziemia. No ono ma w sobie jakiś element prawdy, bo rzeczywiście wszyscy jesteśmy wzięci z ziemi, zrodzeni z ziemi, ale ziemia nie jest naszą matką. Ziemia nie jest czymś większym od nas. Ona nie jest nadrzędna. To nie jest tak, że człowiek, prawda, w imię ekologizmu ma pozbywać się jakiejś władzy nad tym światem.
To nie jest tak, że my mamy być wrażliwi tak na krzywdę zwierząt, że właściwie będziemy je wynosili ponad człowieka, a coś takiego się dzieje. To też jest duch Antychrysta. I zwróćcie uwagę, z jednej strony, prawda, lituj się nad zwierzętami, one mają mieć humanitarne warunki, a z drugiej strony ci sami ludzie, którzy są tak wrażliwi na tą krzywdę zwierząt, mówią, że prawda, to, że są masowo zabijane dzieci nienarodzone, to nie jest problem. To jest duch Antychrysta. Duch Antychrysta nie jest duchem takiego ewidentnego, otwartego zła, ale to jest duch zakamuflowanego zła. Podaje się zło pod przykrywką dobra. No, któż nie chciałby być tolerancyjny, któż nie chciałby być wrażliwy, któż nie chciałby nakarmić pieska w schronisku. Wszystko dobrze, ale wszystko według odpowiedniego porządku. Kiedyś pamiętam, ze znajomą przez Kraków przechodziłem i zatrzymali nas działacze Greenpeace czy coś takiego i oni mówią, prawda, że tutaj, prawda, petycję podpisać, bo oni będą chronili teraz zwierzęta. I ona bardzo pięknie zareagowała. Mówili, a macie podobną petycję, jeżeli chodzi o ochronę życia nienarodzonego? Macie, bo jak nie, no to nie podpisujemy nic. Najpierw ludzie, bo są masowo zabijani, a potem zwierzęta. Ale świat rzeczywiście, on ma w sobie coś, świat w tym znaczeniu przyrody, kosmosu, on ma w sobie coś z odblasku piękna Boga. Kiedy my patrzymy na ten świat, to kiedy człowiek żyje zgodnie z prawem świata, to znaczy z prawem naturalnym, bo to nie jest tak, że wszystkie przykazania pochodzą od Boga, niektóre są zapisane w naturze. Nie trzeba być wyznawcą jakiejkolwiek religii, żeby wiedzieć, że zabijanie jest złe, że kradzież jest zła. To jest prawo naturalne. Problem dzisiaj jest taki, że my nawet sprzeciwiamy się prawu naturalnemu. Jeżeli ktoś żyje zgodnie z prawem naturalnym, to zaczyna się otwierać na Boga, zaczyna widzieć, że Bóg rzeczywiście jest. Nie? To jest pokazane, to było bardzo wyraźnie w tej uroczystości, którą mieliśmy wczoraj, uroczystości Objawienia Pańskiego. Mędrcy, którzy szli ze wschodu, którzy są poganami, oni widzieli gwiazdę, czyli widzieli kosmos, coś naturalnego. I to im jeszcze nie dawało zbawienia, ale to ich prowadziło do Boga. I kiedy my żyjemy zgodnie z naszą naturą, zgodnie z naturą świata, to zaczynamy widzieć, że rzeczywiście jest Bóg. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że głupi są ludzie, którzy patrzą na świat, patrzą na wszechświat, jaki on jest ogromny, jaki jest uporządkowany i nie poznali Boga. I my mamy czasami takie wrażenie, jak się spojrzy na niebo rozgwieżdżone albo na góry potężne, prawda, na przestwór oceanu, no to rodzi się takie pytanie, kto to wszystko uczynił? Musi być jakiś stwórca. Musi być jakiś stwórca. I w tym znaczeniu świat jest dobry, ale człowiek zawsze jest większy od świata. Pismo Święte jednak używa tego słowa świat również w takim bardziej negatywnym znaczeniu. Mówi właśnie o duchu tego świata. I tutaj trzeba zastosować bardzo takie dokładne rozróżnienie. Duch świata to jest po prostu duch ludzki. To jest duch ludzki i człowiek z natury jest dobry. Człowiek jest z natury dobry, taki został stworzony. Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to nie stworzył człowieka grzesznego. Grzech nie jest pomysłem Boga, nie jest dziełem Boga. Grzech jest pomysłem ludzkim. Także natura ludzka jest dobra i my mamy w sobie, każdy człowiek ma w sobie jakby wypisane i prawo moralne, prawda, w sumieniu je rozpoznajemy i ma wypisane w swoim sercu pragnienie dobra. Każdy z nas chce być dobrym człowiekiem. Każdy się rodzi z tym pragnieniem, żeby kochać i być kochanym. Ale ta nasza natura, ona jest skaleczona przez grzech pierworodny. Dlatego w naszym życiu doświadczamy czegoś takiego, że chcę tego, co dobre, ale rzadko mi to wychodzi. Nie zawsze mi to wychodzi. Nie święty Paweł, jak w jednym ze swoich listów aż płacze, mówi, nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jest w nas słabość ludzka. My bardzo często popełniamy grzechy nie dlatego, że jesteśmy źli, ale po prostu no, nie potrafiliśmy inaczej. Ugięliśmy się. Myślałem, że to będzie dobre, okazało się złe. Albo górę wzięły we mnie emocje, prawda? I dlatego upadłem. Czyli mam dobre pragnienia, ale nie potrafię udźwignąć ciężaru dobra i czasami zło mnie przytłacza. Czyli jest w świecie coś takiego, co się nazywa, no możemy to nazwać tajemnicą słabości ludzkiej. Widzimy, no człowiek próbuje, stara się, nie zawsze dobrze wybiera. Tutaj powinniśmy być bardzo wyrozumiali, miłosierni względem słabości ludzkiej, prawda? Miłosierni, jeżeli widzę człowieka, który próbuje być dobry, ale jeszcze sobie nie radzi, ja go nie będę za to strofował.
Nie będę strofował człowieka, który chce chodzić, ale jeszcze ma słabe nogi. Nie będę mu pomagał, żeby on sobie je wzmocnił. Ale, drodzy bracia, nie da się wszystkiego na świecie wyjaśnić tylko i wyłącznie tajemnicą ludzkiej słabości. Jest jeszcze w świecie coś, co Pismo Święte określa tajemnicą nieprawości. I o tym już dzisiaj nie pamiętamy. Czy da się wszystko wytłumaczyć tylko i wyłącznie ludzką słabością? Ja rozumiem, nawet zdradę małżeńską, ludzka słabość. Upadek, grzech, prawda, gniew, ludzka słabość. Da się to wyjaśnić ludzką słabością. Ale przemysł aborcyjny? Holokaust? Prawda, taką czystą nienawiść? A jeszcze bardziej nienawiść do Kościoła? Czy to się tylko da wyjaśnić ludzką słabością? Czy ludzka słabość mogłaby kiedyś zaowocować nienawiścią do Kościoła? Nienawiścią do Chrystusa? To, co przerabialiśmy nawet w naszej ojczyźnie 2 lata temu, kiedy były te czarne marsze, kiedy wielu z was broniło kościołów? Czy to się da wyjaśnić ludzką słabością? Nie. Tutaj jest coś innego. Tutaj jest jakiś taki element zła. Duch Antychrysta. Zwróćcie uwagę, jak to jest w świecie nawet taki, w takich naszych ludzkich stosunkach, prawda? Jeżeli chcesz być dobrym człowiekiem, przyzwoitym człowiekiem, dobry sąsiad, prawda, zawsze uśmiechnięty, zawsze pomocny, możesz liczyć na szacunek. Taki człowiek będzie szanowany. Człowiek dobry będzie szanowany. Będą się kłaniali, będą mówili, ten to jest dobry. Zawsze pomoże, zawsze można na niego liczyć. Ale jak ten dobry człowiek będzie chciał być święty, czyli do dobra dorzuci jeszcze wiarę w Boga. Będzie mówił, Bóg jest na pierwszym miejscu. Będzie się modlił. Będzie uczestniczył w Eucharystii. Bóg stanie się pierwszy ponad człowiekiem. Na szacunek już nie może liczyć. To tutaj zaczyna się nienawiść. Dlaczego tak jest? Dlaczego człowiek, który jest dobry dla drugiego człowieka, który kocha drugiego człowieka, to świat na niego patrzy z podziwem. Ten kocha ludzi, prawda? On robi dużo dobra dla innych ludzi. Ci wszyscy, prawda, świeccy, ateistyczni dobrodzieje, prawda, te Jurki Owsiaki. No dobrze, no robią, podziwiają oni są za to, że robią dobro. Ale jeżeli, prawda, oni zaczęliby mówić jeszcze o miłości do Boga, to świat ich znienawidzi. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego świat mówi dobro, ale tylko na pewnym poziomie? Dobro, miłość człowieka tak, ale jak zaczniesz mi mówić o miłości do Boga, nie chcę Ciebie słuchać. To rodzi się bunt, rodzi się sprzeciw. To jest właśnie duch nieprawości. Duch Antychrysta. Antychryst to jest ktoś, kto powie, człowiek tak, człowiekowi służ, przed człowiekiem się pokłoń, człowiekowi oddaj hołd, a nawet nie człowiekowi, ale jego dobrostanowi, żeby człowiek się dobrze czuł. Prawda? Spraw, żeby człowiek się dobrze czuł. Żeby to człowiek był miarą dobra i zła. Jeżeli przecież dwóch panów chce sobie żyć, prawda, razem, no to co ci to przeszkadza? Dlaczego stoisz na ich szczęściu? To niech oni sami decydują, niech sami wybierają. Słyszycie, że to jest to samo, co się stało w raju? Co wąż powiedział do Ewy? Co wam Bóg będzie mówił? Ty sama decyduj. To jest duch Antychrysta. I duch Antychrysta będzie się sprzeciwiał Bogu. Będzie nienawidził Boga. On będzie mówił, pracujemy dla człowieka, ale Boga nie. I jaki powinien być nasz stosunek ludzi Kościoła, tych, którzy mają Ducha Bożego? On jest bardzo trudny, bo z jednej strony dzisiaj się mówi, że Kościół powinien prowadzić dialog ze światem. No z przyrodą trudno jest prowadzić dialog. To nie o to chodzi, że my mamy teraz afirmować przyrodę. Nie chodzi nawet o ekologizm. Tu chodzi o dialog, który my mamy prowadzić z duchem tego świata i tutaj trzeba sobie powiedzieć otwarcie. To jest błąd. Kościół nigdy nie znał czegoś takiego. Kościół, kiedy spotykał się z duchem tego świata, czyli z pomysłami, które wychodziły ze strony tego świata, to albo podejmował polemikę, prawda, czyli wykazywał błędy świata. I do tego jesteśmy zobowiązani. Kiedy widzimy, prawda, tą wszechobecną tolerancję seksualną, no to my jesteśmy powołani do tego, żeby powiedzieć, to jest błąd. Nie taki jest cel człowieka. Tutaj nie chodzi o to, żebyś dobrze się czuł, żebyś był najedzony, żebyś był spełniony.
Celem życia ludzkiego jest chwała Boża. Kiedy świat atakuje Kościół, no to my jesteśmy zobowiązani nie do tego, żeby, prawda, odpowiedzieć atakiem. Nie? Bo tutaj nie ma takiej relacji jak taka czysta wojna Kościoła ze światem. Oczywiście Kościół jest Kościołem walczącym i zawsze takim będzie, ale to jest walka o dobro, walka o wiarę, a nie walka przeciwko komuś. Więc kiedy świat nas atakuje i próbuje nas zniszczyć, zdeptać, no to Kościół zawsze odpowiadał czymś, co się nazywa apologia. Czyli zdaje sprawę z tego, że Ewangelia jest prawdziwa. Nie jesteś w stanie jej podważyć. I dlatego my też jesteśmy zobowiązani, żeby pokazać mądrość świata. I nie musimy być wcale wybitnymi teologami. Taki najlepszy argument, prawda, jak się czasami zarzuca, że Ewangelia zniewala, że Ewangelia prowadzi do frustracji, że Ewangelia, prawda, to jest coś, co ciemierzy człowieka. Najprostszy argument. W historii 2000 lat Kościoła nie ma ani jednego człowieka, który zawierzyłby Ewangelii i tego by żałował. Nie ma ani jednego, który by realizował nauczanie Kościoła i by powiedział, to był błąd. Każdy, który wchodzi w nauczanie Kościoła, który słucha Kościoła, idzie za Kościołem, słucha Ewangelii, odkrywa nowe życie, odkrywa coś innego, odkrywa Boga. Prawda? I jest jeszcze ten wymiar jakiegoś takiego, można powiedzieć, dialogu ze światem, ale na czym on ma polegać? Kościół zawsze w stosunku do świata jest Kościołem nauczającym. Dzisiaj doszło do takiego pomieszania, że my mówimy Matka Ziemia. To przyroda ma nas uczyć, jak żyć. Nie Matka Ziemia. Matka Kościół. Zwróćcie uwagę, nie mówi się Matka Kościół, mówi się Matka Ziemia. Ziemia jest nam poddana. Kościół jest naszą matką. To Kościół jest posłany do świata, żeby ten świat nauczać. To Kościół nosi w swoim sercu Boga. Poza Kościołem nie ma takiego fenomenu, żeby jakikolwiek, prawda, kapłan, szaman czy przedstawiciel jakiejkolwiek religii potrafił sprowadzić Boga na ziemię. Nie ma czegoś takiego. W Kościele Świętym kapłan przychodzi, Bóg jest prawdziwy Bóg. Klękamy, padamy na kolana. W świecie nie ma czegoś takiego, żeby jakikolwiek przedstawiciel religii potrafił odpuścić grzechy. Nawet jak Jezus odpuszczał grzechy, to Żydzi, ci, którzy byli spadkobiercami objawienia Mojżeszowego, Abrahamowego, to nawet oni mówili, kim on jest, kto może odpuszczać grzechy, tylko Bóg. Prawda? Kościół nosi w sobie Boga. I kiedy kapłan odpuszcza grzechy, rzeczywiście grzechy są odpuszczone. Cóż piękniejszego. I my jesteśmy posłani do tego świata, żeby z dumą, to nie jest pycha, moi drodzy, żeby kiedy widzimy ludzi niewierzących, ludzi, którzy są właśnie uwikłani w żywioły tego świata, którzy żyją swoimi namiętnościami, dla których, prawda, żyć to znaczy jak najwięcej doświadczyć, prawda? Im więcej imprezy w twoim życiu, tym lepiej. Żeby im pokazać, to jest błąd, to skapituluje. Roztrzaskasz się o życie. To jest prawdziwy błąd. Natomiast gdzie jest prawda? Prawda jest w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej prawdy. Kościół nie jest powołany do tego, żeby prowadzić dialog z innymi religiami i żeby, prawda, chrześcijanin z muzułmaninem mógł napić się kawy. Tutaj nie o to chodzi. Tylko chrześcijanin ma wyjść do muzułmanina, żeby mu powiedzieć, Allahu jest prawdziwym Bogiem. Prawdziwym Bogiem jest Chrystus. I jeżeli tego nie przyjmiesz, nie będziesz zbawiony. Zwróćcie uwagę, jakie chrześcijaństwo wymaga od nas odwagi. Chrześcijaństwo to nie są ciepłe kluchy za przeproszeniem, ale to jest męstwo. To jest męstwo. Zarzuca się, że świat chrześcijański to jest świat mężczyzn. Świat zbudowany przez mężczyzn. Ale tak, trochę tak jest. Kościół jest naszą matką, ale Kościół, ta matka, ona wychowuje wojowników Chrystusa. Ona wychowuje tych, którzy nie wahają się poświęcić swojego życia, żeby głosić prawdę Chrystusową, żeby pójść do świata i żeby ten świat przemienić. To jest cel Kościoła, prawda? Więc ten świat rzeczywiście jest w ciemności, jest zdeprawowany, słucha ducha antychrysta, ale duch Chrystusowy jest mocniejszy. Jeżeli my ogłosimy prawdę Chrystusową temu światu, to świat odrzuci ducha antychrysta. I to jest jedyna droga,
nie ułożyć się, żeby jako tako było, bo tutaj nie ma kompromisów. Kościół nie zna kompromisów. Tylko albo Bóg, albo nic. Albo Bóg, albo nic. I do tego jesteśmy zobowiązani. Pierwsze przykazanie jest: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym umysłem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. A wtedy przychodzi światło i wtedy przychodzi porządek. Amen.